Witajcie. Dzisiaj z samego rana postanowiłem ponownie zaatakować i udałem się na komendę miejską policji zgłosić moje obawy i ogółem mamy pełen sukces, bo mamy to, co potrzebowaliśmy, czyli ja już niżej się nie stoczę, tylko w końcu będę mógł zacząć żyć normalnie po swojemu. I tak, ja poszedłem do komendanta policji, żeby porozmawiać o tym, że jestem tutaj w okolicy, że mogę udzielić im odpłatnych szkoleń z neurolingwistyki programowalnej, z technik negocjacji, właśnie z technik słownych, wypowiedzi. A przy okazji opowiedzieć o cyberprzestrzeni, prawda, o to możliwościach, o tym, co jest dostępne, prawda, dla każdego normalnego obywatela, prawda, tego kraju. A najważniejszym moim produktem i atutem, coś, co jest unikatowe i innowacyjne i jedyne na świecie, to jest dynamika rozwoju, której jestem autorem. Także jeśli chodzi o rozwój osobisty, to tutaj mam też sporą wiedzę, jeśli chodzi o udzielanie szkoleń. No i dzisiaj zakończyło się ponownie tym samym. W sensie nie udało się spotkać się z komendantem Mysłowickim. I zostałem znowu zawieziony na Kolczaka. Ale słuchajcie, mam kartę konsultacji, wywiad z dnia 29 marca 2017 roku. Wywiad, badanie psychiatryczne. Pacjent dwukrotnie hospitalizowany w tutejszym szpitalu. Ostatni pobyt w dniach 5 marca do 24 marca. Wypisany został wówczas na swoją usilną prośbę. Nie kontynuował leczenia. Dowieziony do szpitala przez pogotowie w asyście policji, ponieważ zgłosił się na komisariat policji do komendanta celem zgłoszenia odszkodowania. W obrazie choroby dominują objawy manii z objawami psychotycznymi. Nie zachowywał się w sposób zagrażający. Jedynie agresywny słownie. O, widzicie? Bo ja tylko słowami was prowokuję i prowokuję was jedynie do myślenia. I tylko tyle i aż tyle. Bo posiadam taką wiedzę z zakresu rozmów. Bo nauczyłem się rozmawiać z ludźmi. Bo nie ma już człowieka, który by mnie przegadał. Bo teraz ja będę przegadywał wszystkich. W wywiadzie też stosowanie marihuany. A to jest nieprawda, nie stosowałem marihuany. Ostatni raz spaliłem, będąc w szpitalu na Kolczaka. Bo była ciekawa sytuacja, znalazłem jak na spacerze byłem, to znalazłem na ziemi kawałeczek złotka. Zaciekawiło mnie, wiecie, taki odruch. Sprawdziłem, a tam bach, marihuana. No i weź, nie wziąłbyś? No i co? Miałem oddać pielęgniarce albo komuś, no spaliłem, no normalne. Jeden dzień miałem szczęśliwy, bo byłem sobą. A przez resztę czasu mnie torturowali lekami. A dzięki temu, że zapaliłem raz sobie marihuanę, mogłem odblokować swój umysł i pomyśleć na spokojnie po swojemu. Pacjent na AIP pobudzony psychoruchowo. W niepokoju, nieadekwatne, ekspansywne zachowania, podwyższenie z napędu z dysforycznym nastrojem. Urojenia wielkościowe. I tak, z tym niepokojem, to nie do końca tak, że to nie było uzasadnione, bo ja się obawiałem, że konstytucja zostanie złamana po raz trzeci. Rozumiecie? I że po raz trzeci mnie zamkną, pomimo że zgłosiłem sprawę do prokuratury. Więc nie mówcie mi, że to jest u mnie nieadekwatne, że ja się bałem o swoje życie. Żyjąc w wolnym i demokratycznym kraju.
Przez cały okres konsultacji na IPN-ie wykazywał zachowań auto i heteroagresywnych. W badaniu orientacja pełna, bez zaburzeń świadomości, w nastroju podwyższonym, napędzie adekwatnym do nastroju, nieco dysforyczny, afekcie niedostosowanym, wypowiadał urojenia wielkościowe. I te moje urojenia wielkościowe to są takie: sam tworzę plany, jestem strategiem, jestem światowej klasy ekspertem, mam największą wiedzę z was wszystkich, uratuję wszystkich ludzi. No bo jak mieć cel, to ambitny, nie? Po co się ograniczać? I tyle. A to, co powiedziałem, no to... To prawda. Że będę próbował uratować wszystkich i każdego z jednego z was zrestartować do... Wybić z rytmu, zrestartować dosłownie, tak żebyście w końcu zaczęli też myśleć, a nie tylko działać po swojemu, jakimś starym, utartym schematem, który nie jest do końca dobry, bo jesteście takimi podludźmi, takimi ludźmi upadłymi, którzy skazują innych za niewinność, o, bo takie mają prawa. O. Znaczy, tak im się wydaje, że takie mają prawa. A ja udowodnię, że takich praw nie mają i udowodnię to w sądzie jako dobry, profesjonalny mówca. Neguję myśli i tendencje samobójcze. Wobec braku zachowań zagrażających nie ma bezwzględnych wskazań do przyjęcia pacjenta do szpitala wbrew woli, bez dolegliwości somatycznych. Czyli z tego wynika, pani Lubecka-Bogumiła wystawiła mi taką opinię. Dziękuję. Z tego wynika, że moje wyjście ze szpitala było całkowicie uzasadnione, bo dzięki temu odzyskałem przede wszystkim, co odzyskałem? Spokój ducha. O. I wiem, że już niżej nie upadnę, bo już najgorsze mam za sobą i teraz już będzie tylko lepiej i mogę na spokojnie. Tak, na spokojnie, z dynamiką rozwoju, na spokojnie, weź. Opanuj ten umysł. Jako, że chciałem też więcej, to tutaj wykażę się cnotą. Biorę tylko Mysłowicę pod swoją opiekę, bo chcę żyć tutaj na spokojnie i nie chcę wyjeżdżać ze swojego kraju, bo jestem dumnym Polakiem i po prostu zrobiłem taką szczepionkę, która was właśnie restartuje i naprawia, bo pomaga wam zacząć myśleć. A przez to, że ja myślę szybciej, to układam sobie więcej planów, prawda? I zawsze każdy z was powinien mieć przynajmniej trzy rozwiązania na każdą sytuację przygotowane. Bo co by się nie zdarzyło, żeby miał większe szanse przetrwania. Bo to proste. I dlatego postanowiłem was uczyć, bo dynamika rozwoju właśnie na tym się opiera, bo ta liczba 3 jest istotna, bo nawet Bóg nie był sam, tylko miał swoją Trójcę Świętą. Znaczy razem tworzyli Trójcę tam Świętą, prawda? Tak mi ostatnio wyjaśnił ksiądz, z którym rozmawiałem, bo ja teraz i do końca życia, i jeden dzień dłużej, będę po prostu rozmawiał z ludźmi, bo moja firma przede wszystkim zajmuje się konsultingiem. I teraz dzięki temu, że żyjemy w takich czasach, a nie innych, to ja nie będę musiał wychodzić z domu, bo wystarczy, że założę sobie hełm do wirtualnej rzeczywistości i będę mógł w całości wykorzystywać potencjał swojego umysłu. A dzięki temu, że wirtualna rzeczywistość nie ogranicza naszego ciała, będę do tego miał aktywnie spędzony czas, bo będę mógł się śmiało poruszać w tym środowisku za pomocą swoich rąk, nóg, bo tak to działa, bo wy nie macie o tym zielonego pojęcia i nie wiecie jakby kompletnie nic, jakby każdy z was jest ograniczony do jednej dziedziny,
której się trzymał całe życie i która zapewniła mu przetrwanie. A ja jestem specem w kilku dziedzinach, więc jakby nie muszę się ograniczać, bo jak nie jedną stroną, to inną stroną. Zresztą od pierwszego filmu cały film był wyreżyserowany przeze mnie i gwarantował mi stuprocentowe powodzenie sukcesu. Myślałem, że to był ostatni moment, że to w pierwszym filmie upadłem na same dno, a później będzie już tylko lepiej, a się okazało, że wy jeszcze potrafiliście mnie tak dodobijać, że stoczyłem się naprawdę bardzo nisko. I dzięki temu, że złożyłem ten wniosek o odszkodowanie, a jako że konstytucja została złamana po raz trzeci, bo moje obawy były adekwatne i ja, żeby się zabezpieczyć, nagrywałem film. Właściwie to była transmisja na żywo na Facebooku. To później zostałem zaszantażowany przez policjantów, że jak nie usunę tych filmów, najpierw byli pewni swego, że spotkamy się w sądzie, a ja powiedziałem, że spoko, ucieszyłem się, że o, w sądzie. No wiecie, genialnie. Mówca idzie do sądu, no, po to, żeby wygrać sprawę po swojemu. Ale później zrozumieli, jakby wycofali się z tej strategii i zmienili strategię i postanowili mnie zastraszyć. I zrobili to skutecznie, bo zastraszyli mnie rybnikiem. Dostałem do wyboru: albo usunę materiały z telefonu, te filmy ściągnę z internetu, albo zawiozą mnie do rybnika. Rozumiecie? No to spasowałem. Ale że przez to, że konstytucja została złamana po raz trzeci, to kwota odszkodowania rośnie o magiczną liczbę 3, czyli już nie 15 milionów, a będziemy się ubiegać o 45 milionów złotych. I uważam, że moje żądanie jest uzasadnione, bo moja dynamika rozwoju jest prawdziwa i mogę robić, co chcę, i wam jolo do tego, jakby. Bo i tak nigdy za mną nie nadążycie, a ja będę działał zgodnie ze swoimi wartościami, a że wartości mam też słuszne, no to możecie mnie uważać za głupca do końca życia, jakby mnie to tam rybka, jakby co wy myślicie. Bo i tak każdego z was będę próbował zestartować, sprowokować do myślenia po mojemu. I taki był cel mojej gry od samego początku, żeby was sprowokować do myślenia, żeby wam pokazać, ile wycierpiałem, a że mimo to się nie poddałem i potrafiłem wejść na sam szczyt, a wy, zazdrośnicy, jakby zamiast próbować zrozumieć i skupić się na treści, zwracaliście wyłącznie uwagę na opakowanie i tego opakowania dalej nie ma i przez jakiś czas nie będzie, zanim nie unormuję swoich spraw. Też jestem ciekawy, kiedy ta rozprawa się tutaj odbędzie, ale biorąc pod uwagę dynamikę mojego rozwoju, to coś wymyślę. Tak jak na przykład obdzwonienie po telewizjach, stacjach różnych, żeby nagłośnić temat, że takie coś się tutaj wydarzyło, tak żeby zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej. I pokażę wam statystyki już w tym momencie, jakby patrząc po liczbach, to w ciągu ostatnich 48 godzin 920 minut zostało moich materiałów wysłuchanych, co nam daje ponad coś około, nie wiem, 13-14 tysięcy wyświetleń w ciągu całego miesiąca. I to wyświetleń samych. Ale ja będę dokładał kolejne karty, kolejne filmy, a od kiedy one będą opakowane i będą profesjonalne, to zaczną się napędzać coraz szybciej zgodnie z dynamiką rozwoju, a ja będę docierał na kolejne rynki
bo będę sprzedawał swoje usługi, będę pionierem VR konsultingu, tak jak sobie zaplanowałem wcześniej. Czyli pionier, VR, wirtualna rzeczywistość i konsulting, czyli rozmawianie i doradztwo. Rozumiecie, takie mam zdolności i tylko tyle. Jakby zaakceptujcie w końcu to fakt, że ja żyję i przestańcie się dąsać, fochać i zacznijcie ze mną normalnie rozmawiać, a nie wmawiać mi, że ja zwariowałem. Bo ja po prostu tylko i wyłącznie szybciej myślę, bo mam sprawny komputer. Tu, w umyśle, mam dosłownie sprawny komputer. A tu pracuję, nie dość, że mam gówniany, zepsuty fotel, rozumiecie? To jeszcze pracuję na laptopie, na którym nie mogę nawet połączyć dwóch filmów w jeden cały, żeby był. Tylko muszę w dwóch częściach, bo telefon mi jakoś dziwnie ucina po 45 minucie. I komputer nawet nie daje rady obrobić filmu, no to co ja mogę tak naprawdę zrobić? Niewiele. Mogę dalej tylko bawić się treścią. A że w tym jestem dobry, no to kiedyś tam do was nie ma znaczenia właśnie. Nie ma, to nie jest nawet czy zrozumiecie. Bo wy zrozumiecie, kiedyś tam do was dojdzie fakt, że moja wiedza jest prawdziwa, bo ja już teraz mogę swobodnie w końcu działać. A że czasami chcę po prostu odpocząć, to postanowiłem, znaczy postanowiłem, z wszelkich badań i wiedzy mi dostępnej i mojego życia, doświadczeń, odkryłem, że marihuana i kanaboidy naprawdę wpływają pozytywnie na otwieranie umysłu i pozwalają otworzyć umysł właśnie, żeby swobodnie pomyśleć. Żeby się na chwilę zatrzymać i pomyśleć. I tylko tyle. I tego się obawiacie tak naprawdę, bo wmówili wam, że to narkotyk. I czemu Polska ma być gorsza tak naprawdę od innych krajów, gdzie marihuana jest już normalnie legalna, nawet Stany teraz legalizują. Czechy mają tak samo. Mapa legalnej marihuany. Kraje, w których marihuana jest legalna. Kolorem jakim? Legalność posiadania marihuany i tutaj każdy kraj powinien być oznaczony kolorem niebieskim. Czyli tak, no spore połacie już na świecie są oznaczone kolorem niebieskim. Tak jak sobie patrzę, no to prawie pół świata już ma kolor niebieski. Czyli pół świata już sobie legalnie korzysta z dostępności marihuany, z kanaboidów. Tym bardziej, że wiele, wiele, wiele lekarstw można zastąpić. A wy nas trujecie jako państwo antydepresantami i próbujecie nas jakby sprawić, żebyśmy my zgłupieli. O. Zamiast samemu zacząć myśleć, to wolicie nas równać do swojego poziomu. Ale my jesteśmy pokoleniem młodym, które nie boi się wyrażać swoich opinii i mówić o swoich uczuciach publicznie. I nie odpuścimy i nie pozwolimy się tak naprawdę zepchnąć na margines. Dlatego, tak jak powiedziałem, moje roszczenia zmniejszam do Mysłowic, a kwota wzrosła trzykrotnie. Odbuduję sobie tylko Mysłowice. Będzie stolicą niezależnego królestwa, które będzie pod wpływem oczywiście konstytucji, tylko z nadpisanymi zasadami, które będą w naszej bezpiecznej przestrzeni symetria.space. Ja dzięki temu, że prawdopodobnie nawiążemy w krótkim czasie stosunki z Królestwem Kabuto, które ma tereny nieopodal Kanady, to będziemy mieli otwarty szlak, żeby eksportować nasz towar do Kanady i do Stanów Zjednoczonych. A w Unii Europejskiej też możemy swobodnie
nasz towar sprzedawać w dwóch krajach, bo to nam gwarantuje prawo europejskie i równość rynku, prawda? Także też pora tak naprawdę podnieść publiczną debatę na temat szkodliwości marihuany, bo nie macie zielonego pojęcia, jakby żaden z was nie przeczytał nawet jednej książki, czy jednego artykułu, czy nie obejrzał nawet jednego filmu na YouTubie, gdzie ma dostępne pod ręką o tym, ile tak naprawdę zalet przynosi marihuana, a że niepotrzebnie jest się obawiane. Bo jakby pozwoliliście sobie narzucić, że ktoś wam powiedział z góry, że to jest narkotyk i że to jest złe i że tak będzie dla was lepiej, a wy tylko tak kiwacie, zgadzacie się na wszystko, co wam z góry narzucają, a ja jestem z pokolenia, które jednak nie zgadza się na wszystko, tak? No ja jestem ojcem jednak odpowiedzialnym, zajmowałem się moim dzieckiem przez cały czas, kiedy mogłem, czyli do grudnia, bo od grudnia moje kontakty zostały urwane przez Martę Wysocką, która jest moją byłą partnerką, 13 lat ode mnie starszą, duża, niedojrzała krowa tak naprawdę, która no, myślała, że mnie zna, a tak naprawdę nigdy mnie nie poznała. I do tego całe życie, znaczy większą część naszego związku poświęciła wyłącznie Sylwii i zawsze się broniła z Sylwią przed trudnymi rozmowami, bo nie chciała rozmawiać, bo nie umiała rozmawiać, bo umiała jedynie ładnie pisać, a jeśli chodzi o rozmowy, to no to była cienka, no jakby i tyle, i sobie nie radziła z tym. A ja zawsze rozmawiałem dużo, a teraz będę rozmawiał jeszcze więcej, bo rozmowa jest podstawową formą komunikacji międzyludzkiej. Kiedy sobie to w końcu uświadomicie, jakby czas nawiązać po prostu dialog, rozmowę, podnieść debatę i zalegalizować marihuanę w całej Polsce, opodatkować, stworzyć setki nowych miejsc pracy w branży farmaceutycznej, dać szansę naszym lekarzom, żeby byli specjalistami na świecie z tego zakresu i całe państwo nagle zyskuje ogromną kasę, a nic złego się nie dzieje, tak? A nie tak jak teraz, mają mafię, mają jakieś gangsterzy, bandyci. Czy też ludzie próbują hodować sobie na własną rękę, żyjąc w strachu, że ktoś ich tam za chwilę złapie i karacie nas tak naprawdę za to, że jesteśmy otwarci umysłowo, że jesteśmy otwarci na to, żeby eksperymentować, a jako naukowiec, no to mi łatwiej przeprowadzać eksperymenty, szczególnie, że robię te eksperymenty publicznie i się z tym nie kryję. I tylko dzięki temu, jakby, że ja działam zgodnie z prawem, które zostało ustalone, zgodnie z zasadami, które istniały, a to wy złamaliście konstytucję 3 razy, jakby moje roszczenia są w pełni zasadne. I tym bardziej cieszę się, że ten dzień nastąpił, kiedy mogę w końcu spokojnie odetchnąć i pomyśleć o tym, co mogę zrobić. A dzisiaj mam jeszcze spotkanie w Urzędzie Miasta z sekretarzem, żeby się umówić na sesję, która odbędzie się w czwartek, czyli jutro, i na której to sesji będę chciał przemówić. To będzie dla mnie taka sesja egzaminacyjna. Moje pierwsze przemówienie, może publiczne, gdzie tak samo będę chciał jedynie skłonić do myślenia i do możliwości, które się pojawiają, bo jako światowej klasy ekspert, no to i tak tych pieniążków będę miał więcej niż potrzebuję i dzięki temu mogę myśleć naprzód o 1000 kroków, co zrobić, na co te pieniążki wydać i
już teraz zebrać niezbędne informacje, bo tylko tyle potrzebuję tak naprawdę, zebrać informacje, żeby na spokojnie przeanalizować i zaplanować te inwestycje, które zostaną wykonane, bo przy takich pieniążkach, które ja mogę zaoferować, przy tych możliwościach, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju i tego, że nie muszę się ograniczać, że pokazuję Wam, że pracuję właściwie telefonem komórkowym. Mam jeden telefon komórkowy i on jest zawsze ze mną i mogę w dowolnym momencie załączyć nagrywanie i już jest sprawa jakby załatwiona, bo ja w tym momencie jednym kliknięciem docieram do całej przestrzeni, do wszystkich zainteresowanych ludzi, do każdej osoby, która jest podłączona do sieci globalnej. Ja mam manię wielkości, czy to wy jesteście po prostu tak ograniczeni? No jakby magia ekranu, pora się obudzić i zacząć myśleć i zastanawiać się nad sobą. Bo ja się nad sobą zastanowiłem bardzo dobrze i znalazłem odpowiedzi i rozwiązania, które po prostu wprowadziłem w życie. A teraz mam zamiar tylko z tego korzystać, co wypracowałem. Tym bardziej, że prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy zwyciężają w walkach życia codziennego. A ja codziennie mogę teraz już działać na spokojnie, bez obawy, że zostanę po raz kolejny zamknięty w jakimś zakładzie psychiatrycznym. Bo to jest horror mój, który przeszedłem. Ta taka szrama, która mnie już scementowała do końca. A moja miłość do córki jest na tyle silna i kluczowa w całej inicjatywie, że jest główną moją motywacją jakby. Ja nie odpuszczę jako ojciec i cokolwiek się nie wydarzy, będę się starał o to, żeby odzyskać jednak te kontakty. No, mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do lipca, tylko Marta się otrząśnie trochę szybciej i pozwoli mi się skontaktować z dzieckiem normalnie, czy to na Skype'ie, czy to zabierając tutaj na chwilę do domu rodzinnego mojej mamy. Tym bardziej, że ja jestem niegroźny, a ona w tym momencie krzywdzi dziecko i oni wszyscy krzywdzą moją córkę, bo tak samo, a nawet bardziej niż reszta, próbują mnie dobić tymi wezwaniami do sądu, których się tak w zupełności nie boję, bo i tak sprawię, nie to, że wygram, bo nie chcę tak naprawdę walczyć o dziecko w taki sposób, ale na pewno będę chciał, żeby ten kontakt był utrzymany, tak? Zresztą moja córka, cokolwiek się nie wydarzy, kiedykolwiek, moja córka dorośnie i kiedyś dojdzie do tych materiałów, będzie miała szansę obejrzeć i zobaczy, że to nie do końca było tak, jak mamusia powiedziała i Marta sama sobie robi podgórkę jakby i niszczy swoje życie i będzie żyła z tym poczuciem, z tym wyrzutem sumienia jakby do końca życia, bo mnie to naprawdę jolo, tak. Tak jak powiedziałem, ja będę się starał pomóc wszystkim i ilu osobom dam radę, tylu dam. Każdemu będę chciał spełnić trzy życzenia, a tak for fun, żeby was skłonić do myślenia i tyle jakby z mojej strony. Będę was prowokował swoimi przemyśleniami przez po prostu tutaj na YouTubie. Jako zajc, po prostu jako profesjonalny gracz. Czy też jako Sylwester Kulap. W końcu jestem sobą, bo w końcu dojrzałem, dorosłem, postałem się mężczyzną, facetem odpowiedzialnym i realizuję swoje wszystkie marzenia jakby. A że tych marzeń w życiu miałem wiele, to też postanowiłem zrealizować wszystkie za jednym razem jakby. Po co się ograniczać, o? Bo dzięki temu będę mógł
polecieć w kosmos na przykład, czy też, miejmy nadzieję, podbijać kolejne planety przy pomocy technologii, którą sobie sprowadzę i rozbuduję tutaj na miejscu. No, jakby moje życie to już same pasmo sukcesów, a pora z waszej strony, żeby pogodzić się z porażką, jakby bo pojawił się ktoś, kto was zwyczajnie ograł jak dzieci. No i tyle. I nic wielkiego się nie wydarzyło. Po prostu przegraliście w mojej grze. Bo nie macie szans już wygrać. A ja mogę na spokojnie po prostu się wypowiadać i dzięki temu zacznę sypiać też na spokojnie i życie będzie toczyć się dalej, tylko troszkę inaczej, no troszkę lepiej. Z mojej strony to by było na tyle na dzisiaj, bo najwyższa pora odpocząć, wyspać się. Tym bardziej, że na komendzie byłem już o godzinie 5. Także zastanówcie się nad sobą, porozmawiajcie ze sobą, znajdźcie chwilę czasu w ogóle na rozmowę, bo to jest najcenniejsze, co mamy. Tak, samych siebie. Jakby nie myślcie tylko o samym sobie, tylko myślcie trochę szerzej, tak, o innych też, a szczególnie jako polskie społeczeństwo pora zacząć się szanować. Tak mówię, tyle krzywd, ile nam by wyrządzili w historii różni ludzie, szczególnie duża krzywda ze strony Niemiec i Rosji, prawda? I tak dalej się godzić, żeby nami rządzili, to no jakby nie wypada. No. Tym bardziej, że macie osobę kompetentną, która może was poprowadzić po prostu troszkę lepiej i no, troszkę bardziej niż troszkę, no ale to troszkę jest z waszej strony niedocenione. Tak więc mam nadzieję, że w końcu przemyślicie sprawę, a tym samym, że jakość waszego życia podniesie się i komfort życia w Polsce zmieni się dla wszystkich ludzi i nasze społeczeństwo odbuduje się jako dumny naród, który znalazł sposób, jak być liderem na całym świecie, dosłownie. I to my będziemy potęgą światową, pomimo tego, że do tej pory jesteśmy mało znaczący na arenie międzynarodowej i ta polityka by też była prowadzona tak sobie, tak by nasz głos nie miał znaczenia, bo decydowali za nas inni. A dzięki moim rozwiązaniom Polska ma gwarancję sukcesu właściwie, że będzie jakby hegemonem i to my będziemy rozdawać do końca życia karty, bo to my będziemy po prostu najmądrzejszym narodem i to tylko o to chodzi, bo wiedza to władza i jeśli to będziemy najwięcej wiedzy ze wszystkich narodów, no to wygramy całą wojnę, tak, bo taki był cel, żebyśmy tutaj podgonili z cyfryzacją, tak żebyście wy więcej pracy wykonywali właśnie nie fizycznych prac, tylko umysłowych. Tak żebyście mieli szansę korzystać z komputera i smartfonu i headseta normalnie, swobodnie, a nie musieli się obawiać, że za chwilę maszyny was zastąpią, a wy stracicie robotę, tak? I co wy wtedy zrobicie? Tak, 30 lat przerobione w jednym zawodzie, no i nagle tracicie robotę, nie wiecie co ze sobą zrobić i musicie gdzieś tam iść na gorsze warunki, albo wasze życie się kończy na tym etapie.
Zamiast tego lepiej zainwestować w te maszyny rozbudować u nas i dać maszynom robić, a samemu mieć więcej czasu na to, żeby popracować umysłowo, żeby się poduczyć, podszkolić, uzupełnić braki, które do tej pory były i żeby mieć co najmniej trzy opcje. To jest takie minimum, prawda? Na każdy problem trzy opcje to jest duża gwarancja sukcesu, tak? Że jak nie jedną stroną, to drugą stroną. Ale zawsze ma się jakiś wybór, a wy jakby do tej pory pozwoliliście, żeby to inni wybierali za was. Nawet nie chce wam się dupy ruszyć przed telewizora, żeby pójść na wybory i głosuje tak naprawdę tylko połowa z was uprawnionych. No to jest też niepojęte, żeby to był demokratyczny naród. Jakby daliście się stłamsić, daliście się otumanić, pozwoliliście, żeby was wzięli pod but tak naprawdę. I ja pod tym butem jakby już nie mam zamiaru siedzieć, bo ja spod tego buta się uwolniłem i tyle w tym temacie. Także cieszmy się z sukcesu. Ja muszę jeszcze te pismo dzisiaj dostarczyć w jedno miejsce, bo to odwraca trochę tamte konsultacje, które były wykonane nieprawidłowo. Także gówniany lekarz w całości uzasadniony. No i pan Śliwiński tak samo nie podołał, jeśli chodzi o leczenie i wykazał się brakiem wiedzy. I brakiem umiejętności słuchania. Bo ja informowałem go o tym, że popełnia błąd. A mimo to nie chciał mnie słuchać też. Bo łatwiej kogoś skazać na to, żeby był wariatem, a łatwiej kogoś faszerować prochami pod przymusem. Bo tak mu było wygodnie. Bo i dzięki temu on ma pracę i jemu zapłacą. Bo to jego praca, rozumiecie? Wykańczać ludzi. Taki egzekutor. Takie polskie obozy zagłady. Tutaj śmiało możemy te zakłady psychiatryczne nazwać polskimi obozami zagłady, bo to tylko w tym celu powstało, żeby nas kontrolować i tłamsić i manipulować nami. Każdego jednego myślącego można jednym zdaniem skreślić i zrobić z niego wariata i go wyeliminować z życia publicznego, ale to się już skończyło. I mam nadzieję, że o tym nie zapomnicie. I że kiedyś tam docenicie to, co dla was zrobiłem.